i konie ruszyły. Ładnie Belia de Puy. Tutaj dobrze także poszła Jacques Desarnais. W czołówce jest także debiutantka Al Saifla. Ale prowadzi Jacques Desarnais, ma przewagę nad Al Safia, która ma tutaj do straty jakieś 8 długości. Blisko jest także i Belia de Puy. Jest tam także Gabon. Z tyłu przy kanacie galopuje Esana. Troszeczkę stawka się rozciąga. Próbuje Jacques Desarnais uciekać. Mamy do celownika jeszcze jakieś 1300 metrów. Peleton prowadzi Al Safia, a ucieka cały czas i ma przewagę Jacques Desarnais. Jacques Desarnais, ona za chwilę prowadzi w zakręt, jeszcze 1200 metrów mniej więcej do celownika. Dość lekko przy kanacie, tutaj także dość lekko ta Al Safia, debiutantka i Belia de Puy. No i stawkę zamyka Esual, który troszeczkę sobie nie radzi, jest wysyłany, ale nie traci kontaktu z końmi. Już zmniejszyła się ta przewaga klaczy Jacques Desarnais. Na drugim miejscu Al Safia, blisko i Belia de Puy. Tam przesunęła się do przodu Esana, ona idzie dość lekko, obok niej również lekko Gabon i traci już kontakt ze stawką, mocno posyłany Esual. Przed wyjściem na prostą, już tutaj troszkę wysyłana Jacques Desarnais, do zewnętrznej zeszła Al Safia. Jacques Desarnais środkiem, dobrze, tutaj się rozpędza także Esana, jest tam Gabon, Gabon lekko. I od pola tutaj bliżej zewnętrznej galopuje doskonale i Belia de Puy. Odpadła już z walki Al Safia. I Belia de Puy, ona w tej chwili atakuje Gabona i obejmuje prowadzenie. I Belia de Puy, Gabon. To jest czołówka. Do celownika jeszcze 100 metrów i Belia de Puy. De Puy pewnie zbierza do celownika na pierwszej pozycji. Drugiego miejsca broni Gabon. Atakuje go w samym słupie i atakuje skutecznie Sana.